Cześć wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem 16 z Minecrafta. No i tak, o wschodzie księżyca wyruszamy w podróż, niestety, ale tak bywa. No, od razu z łódką sobie zjedziemy, tylko sobie cyknę jeszcze koordynaty, tak na wszelki wypadek, żeby potem się nie zgubić. Chociaż myślę, że się nie zgubię. Nie zwracajcie uwagi na dźwięki w tle. Dobra, pójdziemy ku przygodzie. Może gdzieś w tym miejscu spłynę do wody. O właśnie, jeszcze trzcinę cukrową zapomniałem. By zbierać. To też mi się przyda. Pozbieramy, może wszystkiego nie będę zbierał, pozbieram tylko część. O, coś słyszę. Dobra, czekajcie, wszystko wziąłem. Dobra, wszystko. Uciekamy stąd. Ty! Mamy pasażera na gapę. Nie pomyślisz mi, jak siodę do łódki? O, nie, cicho. Widzisz? Wiedźma jest, zaraz nas zje. Uciekamy stąd. Zostaw mnie. Nie bij mnie. Ja cię wezmę. Chodź, uciekamy. O, 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 o. Zostaw mnie. Ty! Chcesz mnie zabić? Jak zabierz kierowcę, to sam będziesz się wozić musiał. A masz pasażerze na gapę. Tak nazwy chyba ten odcinek. No i to płyniemy w takim razie. Płyńmy cały czas prosto, żeby nie zabłądzić potem. O, prosto, w ten sposób. Na wodzie nic nam już nie grozi. Jak widzieliście, zombie chciał się zabrać z nami, tylko niestety nie umiał powstrzymać swojego, no, swojej manii walenia. Płyniemy tam i miejmy nadzieję, że tam nic się nie kończy, że tam coś będzie, lot. Jeśli, o właśnie, i teraz jesteśmy na oceanie. Głębokim oceanie. Deep ocean. Nie wiem, czy to jest głęboki ocean, czy... No tak, głęboki ocean. Bo Deep Strider to głębinowy... Nie wiem, zaraz. Wędrowiec czy jakiś, dobra. Bo istnieje taka właśnie zbroja, która umożliwia szybkie przemieszczanie się pod wodą. I w wodzie. Znaczy taki enchant. O, już nie widać tamtej części, więc płyniemy sobie przed siebie. Właśnie, sprawdźmy może ile to będzie kratek stąd. Bo może by się przydało kiedyś ogarnąć jakąś kolejkę na przykład pod oceanem, ale nie wiem. Na razie nie mam jeszcze pomysłów, jak to zrobić, bo by trzeba bardzo długi tunel kopać i bardzo dużo żelaza było potrzebnego. Żeby takie tory zbudować w ogóle. I złota bardzo dużo, żeby były napędzane tory. No, płyniemy, płyniemy, płyniemy i mamy wyspę. Poczekajmy, aż przepłyną sobie te. Dobra, grzecznie będziemy. No i mamy wyspę. Cóż, tamto chyba, obawiam się, że tamto był kontynent. I mamy świątynię podwodną. A więc jest kolejne miejsce, gdzie warto się osiedlić. Czyli tutaj zrobimy... Znaczy to nie jest miejsce na osiedlenie się, tu będzie miejsce na portal do Netheru, żeby można było przez Nether tutaj dojść. Tylko pytanie, gdzie ten portal postawić? Może tu? Jakoś sobie to pięknie oznaczę, ale lawy nie mam, więc... Znaczy obsydianu nie mam, więc nie mogę go zbudować na razie. Więc zbuduję go chyba poza odcinkiem. Moment, jakby to zrobić? Kopię go może tu. Nie zwracajcie uwagi na dźwięki w tle. W ten sposób. No i wszystkie portale, większość portali tak będę sobie obudowywał pięknie. Dobra, zaraz. No tak, tu będzie obsydian w tym miejscu, przy tym kamieniu. Ktoś mi się tu nie... No dobra, użyjmy w takim razie żelazny kino. Po raz pierwszy. Dobra, są miejsce na trzy obsydiany.
Moment. W ten sposób chyba będzie dobrze. Nie, nie, zaraz, 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 zaraz. Tutaj trzeba usunąć. I gotowe. Tu jest miejsce na obsidian, tu jest miejsce na obsidian. I tu i powinna wyjść piękna rama. Dobra. Tak będzie to wyglądało. Oczywiście cyknę sobie koordynaty, żeby dokładnie tutaj trafić. No i stąd będziemy mogli sobie, nie wiem, zbudować jakiś, nie wiem, magazyn na przykład na mikstury oddychania pod wodą. No i będziemy robić mikstury. Dobra. Czyli pufferfisze będziemy mogli sobie tutaj przywieźć. Dobra, na razie zostawmy to w ten sposób i pójdziemy w takim razie dalej. Oczywiście oświetlmy sobie, żeby nic się tu nie rozpliło. Przynajmniej dużego. No a tu będzie piękne miejsce na zbudowanie domu jakiegoś. Jakiejś kwiaty tymczasowo. Ale na razie dajmy jej pochodzić. Dobra, na dużo. Tyle wystarczy. No to płyniemy dalej. Tylko znajdę łódkę. Tam zaparkowałem, dobra. Zjedzmy w takim razie. No, czyli dziś będzie odcinek taki jakby tylko spływania po prostu. No, to mamy świątynię podwodną. Nie bez powodu się zatrzymałem na tej wyspie. Ale płyniemy dalej, bo szukam czegoś. Co jest? O! Mamy dźwięk łódki. Chyba. No, czy znajdziemy jakiś kontynent? O, widzę coś. Czy tam też coś będzie? Czy to tylko wyspa? Z wielką górą. Dobra, widzę moby wrogie, więc wolę się nie zbliżać. Miejmy nadzieję, że znajdziemy coś wartościowego. Może być nawet sawanna. Na sawannie prawdopodobnie i na pustyni nie ma deszczów w ogóle. Dobra, mamy... Jest, mamy kontynent. Żółty rok. Dobra, płyniemy dalej. O, mamy szkielety. Nie możemy się już zbliżyć. Spróbujmy je wystrzelić z daleka. O, może z kilometra mi się... Oj, źle, 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 źle. Zmarnowaliśmy jedną sporo strzał, ale dobra, jedną na razie. Zestrzelmy ich może... Co jest? Cofnę się trochę dalej, żeby go zestrzelić z kilometra. Znaczy nie z kilometra, tylko z 50 metrów. Nie wiem, jak daleko by musiał być, ale... Jest! Udało się! Zestrzeliśmy go z 50 kratek, jak widzicie. O to mi chodziło. Znaczy, właściwie to tak okazyjnie po prostu. Nie planuję przechodzić, osiągnąć. O, zneutralizowaliśmy wszystkich przeciwników z wyspy. Możemy sobie bezpiecznie tutaj stanąć. O, czy ja coś tam widzę? O, fajnie, mamy eksp. Dobra, pozbieraliśmy. Dobiliśmy do wyspy. I właśnie się dzień zaczyna. A tam mamy jakiegoś zombie. Jakby tu przyjrzeć bliżej. Szkoda, że nie mam Optifine'a. Ale na szczęście w ten sposób możemy też się bliżej przyjrzeć przeciwnikowi. O, już się pali, dobra, chodźmy. To był chyba zombie villager, zombie osadnik, ale... Trudno, nic nie zrobimy. Cześć! Wiesz o tym, że ja mógłbyś wejść do wody? Tu masz wody, zobacz, chcę cię uratować! Chodź, 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 szybko! Próbowałem pomóc. O, ale creepera. Puf, jak można było tak schylić. Dobra, na szczęście możemy podnieść strzałę. Którą wystrzeliliśmy, więc to jest dużo łatwe, jeśli strzała nie trafiła do celu. Dobra, wszystko mamy. Przydałoby się to jakoś ładnie oznakować. Nie wiem. Powinienem tutaj wznieść jakiś, nie wiem, totem albo coś w tym stylu. Co to jest? Beach, plaża. No a tam mamy nowy biom, czyli sawanna, która nie jest od początku Minecrafta, jest nowym biomem. No teraz to już starym biomem, bo to wersja 1.11.2.
Dobra, gdzie postawimy totem? Tak, żeby było go widać wyraźnie i żeby... No i żeby po prostu... Nie wiem, tak po prostu, żeby sobie był. Na tej wyspie zawsze mogę zbudować jakiś totem. Tylko nie wiem, czy umiem budować totemy, więc... Sorry, jeśli wyjdzie trochę brzydko, ale... Może nie będzie wcale aż tak brzydko, dobra. Zbudujmy na szybko coś i zwiedźmy ten kontynent. Przydałoby się też gdzieś portal później zbudować. Dobra, jak to zbudować? Jakiś mały, prosty totem, ale żeby był zauważalny z daleka. Nie, bez przesady. Aż takich kształtów to ja nie chcę. Chcę zwykły, prosty, nie wiem, 9 na 9, znaczy 3 na 3. No super, nie mogę tego zbudować w ten sposób. Nie wiem, czy to coś da, ale może coś da. Nie wiem, czy mi się opłaca, ale dobra. Zbudujmy takie ramiona. No dobra. No, takie skrzydła sobie, znaczy takie ramiona. Dobra, wystarczy, bo drewno mi się skończy. No i po to właśnie wziąłem ziemię, żeby móc sobie jeszcze to bardziej rozbudować. Dobra, tutaj dajmy oświetlenie jakieś. No dobra. Pochodnie tutaj damy. Gotowe. I teraz tak. Zróbmy to tak może. No i spróbujmy może coś takiego zrobić. I gotowe. Teraz zejdźmy sobie stąd. Albo jeszcze tam. O, i gotowe. Myślę, że taki totem wystarczy, żeby łatwo oznakowywał nam drogę, gdzie iść. Łódkę sobie może weźmiemy stąd. Dobra. I mamy pięknie wszystko przygotowane. No nie? No powiedzcie, że to nie wygląda pięknie, czyż nie? Myślę, że stąd raczej każdy powinien to zauważyć z każdego końca oceanu. No może nie końca, ale ze środka oceanu. Powinno być to widać. Zresztą jeszcze będą koordynaty. Jeszcze najwyżej cyknę tutaj koordynaty. Ostatnio trochę walę koordynatami, ale... To po to, żeby łatwiej później było, żeby było po prostu łatwiej potem na tym save'ie. Tu damy kordy. F3, F2. I gotowe, mamy kordy zrobione. Teraz będziemy się nimi kierowali, gdy będziemy chcieli na przykład, nie wiem, wydostać się z wyspy, znaczy z tego kontynentu lub gdy będziemy chcieli znaleźć ten kontynent, bo wrócimy na przykład do dżungli. No i tak. Tak więc zwiedzamy kontynent w takim razie. Bo możliwe, że się osiedlę na zawsze na kontynencie. Na tym kontynencie. I w ten oto sposób przeszliśmy do sawanny, czyli kolejnego biomu. No i jest dużo tych biomów tak naprawdę. O, tu mamy wodę jeszcze gdzieś. Dobra, to sobie zwiedzamy. No, no, no. Tu mamy góry jeszcze oczywiście. W góry też sobie pójdę. O, właśnie dynię wziąłem chyba. Dobra, trudno. Tu też są dynie. A co tu mamy? Tu mamy jakiś korytarz. Czy to są góry? Nie, dalej sawanna. Dobra. Na górze pewnie też jest sawanna, ale sprawdzę. Właśnie takie są sawanny. Z górami. Również.
tu nie wskoczymy, o tu wskoczymy. No, to wygląda genialnie. O, a stąd widać pięknie. O, tu jest piękny widok. No, dobra. Chodźmy dalej. Zwykłe drzewa też tu są. Dobra, mamy ryby. Pytanie, czy znajdę odpowiednie miejsce, zanim się ściemni. Chyba nie, jak zwykle. To mamy na dole też sawanny. Chodźmy gdzieś w środek sawanny. Czy się wydaje, czy mamy owce? Mamy owce, więc będziemy mogli zrobić pierwsze łóżko na tym sejfie. No i mamy groby. Ale ja sobie zbuduję farmę chyba, zanim zacznę zabijać zwierzęta. Na razie będę się uczył, znaczy będę żył dzięki rybom. No, gdzie by się osiedlić? Dobra, niech się świat wygeneruje jeszcze bardziej. Dobra, ja sobie sprawdzę w takim razie, jak tam... No, są postępy. Dobra, na razie są słabe postępy, ale co? Co teraz? Może zejdziemy? O, coś tam jest na dole, inny biom chyba. O, coś tu jest inaczej, sawanna plateu, czy jakoś tak. Nie wiem, co to jest, będę musiał to sprawdzić. Dobra, chodźmy dalej. No, mam nadzieję, że odcinek nie będzie za długi. No, ale za krótki też nie, bo... No i dobra, gdzie ja teraz miałem iść? I zapomniałem. Dobra. Chyba w tą stronę miałem iść. Tam, gdzie są te góry, miałem iść. A więc idziemy. Idziemy naokoło, może? Chyba, że się nie uda naokoło, to trudno. O, mamy kurczaki również. Dobra, chodźmy tędy. No, ale wysokie są te góry, dobra. Zacznę od dołu w takim razie zwiedzanie, a nie od góry. Chociaż z góry pewnie piękne widoki są, ale... Czy tu się da wskoczyć do wody? Chyba nie. Nawet z tego drzewa skacząc. No tak, to jest ryzyko. Można zginąć. Dlatego nie będę ryzykował. Bo wtedy, jakbym zginął, to bym zaczynał spod tego magazynu. Dlatego, że tylko tam mam spawn ustawiony. Domyślnie na razie. Tu mamy groby. Zobaczmy, czy są przyjacielskie, czy złe. Wróg ty, czy przyjaciel? Dobra, neutralne chyba. Dobra, na razie się nie zajmujmy krowami, tylko tu mamy żwir. Dobra, tam pewnie też glina będzie. Gdzie my będziemy chodzić? Nie wiem, co to za dźwięki w tle, ale dobra. Dobra, mamy owce. No i stara, tradycyjna muzyczka oczywiście w tle Minecraftowa. Tu mamy sawannę, jeszcze raz co tam mamy? Też o, rzeka tu jest, dobra. Znowu sawanna. Osiedlę się w jakimś, nie wiem, na jakiejś wysokiej górze może, albo gdzieś. O, tam mamy pewnie wodę, no tak, wodę jednak, woda, dobra. Gdyby była lawa, to by tutaj pożar. Moment. Gdzie my się osiedlimy? W jakieś miejsce gdzieś, gdzie na stałe. Będę mieszkał. Dobra, przejdźmy przez rzekę kolejną. Znowu sawanna. No, już ryby mi się kończą. Będę musiał postój zrobić jakiś. Albo sobie włączyć pokojowy. Nie, ja to chcę na normalu. No chyba, że rzeczywiście będzie ciężko, to wtedy. No, na pewno jeśli na sawannie, to na pewno większą swoją bazę będę musiał zrobić, bo to jest duży, obszerny biom. No i się ściemnia. Chyba włączę peaceful. Dobra, nie, na razie uznajmy, że dam radę. Dobra, no, kończy się ten biom kiedyś, czy się nie kończy? Tu na razie nie widzę jakiegoś wyjątkowego miejsca. W Minecrafcie daj mi wyjątkowe miejsce.
No, tu mamy lamy. Czyli kolejne nowe biomy. Znaczy nowe moby, które już są od 1.11. No i jest księżyc, więc będziemy musieli uważać. Gdzie byśmy mogli się zatrzymać? Albo po prostu sobie willę jakąś zbuduję i będę sobie żył na bogato, ale cudownie. No dobra, może tu gdzieś osiedlę się, tam gdzie jest płasko. Moment. A może tam? Już to szukanie trochę potrwa, ale... Zaraz cię pochodzę. A, tak, zostawiam wszystkie. Dobra. No to gdzie pójdziemy? Może tam? Tam są zombie, więc tam się nie da. Dobra, lamy tu są, więc przy lamach nie będę mieszkał może. Tak, żeby po prostu mieć, nie wiem, wgląd na wszystko. No dobra, ten biom jednak jest dużo obszerniejszy od innych. Dobra, są pająki, już mnie ścigają. Cześć. Nic z tego, creeperze, nie wysadzisz. No, tyle pająków masz mi kusi, żeby je wszystkie zabić i zdobyć trochę pajęczyny. Oni ścigają mnie, muszę uciekać. Dobra, schodzimy powoli. Nie. One też się zabiją, nie? Powinny stracić trochę zdrowia. Cześć. A. To pułapka. O-o. O super, wystarczająco mocny łuk, żeby rozwalić ich po jednym strzale. Znaczy po dwa strzały. Wystarczyły. Weźmy tą jedną strzałę, bo mi się przyda. Wiecie co? Ja tutaj chyba więcej zginę, jeśli będę... No dobra, już się prawie zniszczyły. No dobra, chodźmy w takim razie. Ostatni nam chleb został. Więc musimy uważać. No i zginiemy. A może przeżyjemy? Już to wie. Odcinka nie przerwę, dopóki nie osiedle się. No co jest? Chodź tu. Dobra, tu nic nie ma na górze. Chyba jest bezpiecznie. Tam jest jaskinia, ale ja nie chcę do niej teraz wchodzić. No, chociaż chyba Minecraft mnie zmusi do tego, żeby wejść do jaskini. Może... O, jednak nie. Tam coś stoi, dobra. No dobra, nie. Zaraz. Nic tu nie planuję, jak widzicie. Wszystko jest na chybi trafie. Ale mam już pomysł, żeby jakieś fajne miejsce znaleźć. A, nie udało się, dobra. Wskoczyć. No, chodź tu. Dobra, tu mamy wodę. Gdzie my będziemy? Tam. Nie, tam nie jest idealne miejsce, nie wiem gdzie. Ciężki wybór naprawdę. Wszędzie można by mieszkać, ale... Rozwalmy creepera, żeby nam nie przeszkadzał. 3 strzały wystarczą, żeby go powalić ze zwykłego łuku. A z enchantowanego pewnie mniej. Albo może za krótko napiąłem łuk. Dobra, chodźmy. Tutaj nic nie ma, dobra. Dobra, tam mamy szkielety. Gdzie by się osiedlić? Teraz, ile mamy jeszcze strzał? Nie mamy strzał, więc nie możemy już i walczyć. Możemy tylko łopatą przyłożyć. No cóż, albo się zatrzymać gdzieś i zrobić sobie szybko miecz. Dobra, to gdzie ja mam się osiedlić? Gdzieś, gdzie by było, nie wiem... Gdzie byłoby spokojnie, ale jednocześnie byłby dostęp do wszystkiego, nie wiem. O, świnki tu są, dobra. A więc mamy sporo. Kurczaki, świnie, creepery, zombie, szkielety. No to gdzieś tu się pewnie osiedlę. Hop, uciekam, uwaga, żeby nie spać do dziury. Tu mamy szkieleta, ale ja nie chcę z nim zadzierać teraz. On już zadarł. Dobra, gdzie by się osiedlić?
No co przez las, to... To niedobry. Dobra. Tu mamy kurczaki. Dobra, tu nic nie ma. Tam coś w dole jest. No to super. Nic nie znalazłem, więc... Będzie marnowanie czasu. Uznam ten odcinek za zmarnowany, jeśli nic nie znajdę. Dobra, nie, zaraz. Coś słyszę. Nic, dobra. Zjedzmy koksa może. Albo zjedzmy surową rybę może. Powiedzmy. No dobra, na razie nie potrzeba. Tam są Endermany, ale raczej z Endermanami wolałbym teraz nie walczyć, bo to zbyt niebezpieczne. Dobra, są dwa aż. Gdzie by się... Nie, to by się przydało wrócić chyba. Nie wiem, jaki długi odcinek będzie, ale... Raczej na odcinku będę wszystkie oszko, żeby potem nie było... Nie wiem, albo najwyżej nagram trzeci jeszcze odcinek z tej serii poszukiwania. Wiecie co, ja chyba włączę pokojowy i wrócę z powrotem tam, gdzie jest to. Wrócę z powrotem na trasę, poza odcinkiem. Znaczy na początek z powrotem wrócę, bo już nie wiem, gdzie jestem, więc za chwilę wracam. Znaczy nie wiem, wracam tylko. A więc to by było na tyle. Pamiętajcie o łapce w górze pod tym filmem, o łapkach w górę pod tym filmem, no i pod poprzednim również. A więc ja się z wami żegnam, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Na razie, cześć!